szybkie czytanie, szybkie nauczanie języków. Już o tym mówiłem, ale teraz krótka kontynuacja, przypis do tamtego filmiku. Otóż, jak słusznie w korespondencji do mnie ktoś zauważył, jest taka jednostka chorobowa, są sawanci i moja korespondentka opowiedziała o tym, że w ciągu 2 sekund znajomy jej sawant potrafił przeczytać stronę książki i ją dokładnie zapamiętać. To są przypadki opisywane w literaturze medycznej. Jest ich kilkadziesiąt opisanych, czy nie wiem, 100-200. I bardzo precyzyjnie już ten profil chorobowy jest opisany. I to właśnie ta przypadłość z spektrum autyzmu, ona najczęściej dotyczy właśnie zapamiętywania, choć nie tylko, i związana jest albo z jakimiś uszkodzeniami umysłu, ale też chyba zawsze występuje bardzo niskie IQ. I teraz jak to się ma do szybkiego nauczania czy szybkiego czytania? Otóż dokładnie taki sam efekt, czyli no, fotograficzne czytanie strony i zapamiętywanie jej, przynajmniej na krótki czas można zapamiętywać, jest związane z techniką, której uczą na kursach szybkiego czytania czy szybkiego nauczania, takich jak SITA. Tam posługują się ludzie pewnym sprzętem, okularami, no, bardzo specyficzną stymulacją mózgu. I istotą rzeczy jest tutaj, że te stany, do których prowadzi ta technika, która wywołuje w mózgu pewne konkretne zdarzenia, otóż ona istnieje rzeczywiście, jest w obrębie naszych naturalnych reakcji. Natomiast wymuszanie takich właśnie na przykład stanu alfa może rodzić naprawdę dramatyczne konsekwencje, jeśli istnieje analogia, sądzę, że tak, pomiędzy właśnie sawantyzmem a tym stanem, w który wprowadzamy się intencjonalnie. To jest bardzo ważne, bo na przykład stan alfa w naszym organizmie pojawia się co jakiś czas, odpoczywamy w tym stanie, ale są to ułamki sekund. A tutaj w tych metodach mamy, stymulując w różnorodny sposób swój cały układ, system nerwowy, otrzymujemy właśnie takie wyniki i sądzę, że jest to po prostu niebezpieczne, a przykładem takim istniejącym, mniej lub bardziej naturalnym, bo trudno nazwać chorobę stanem naturalnym, ale istniejącym jest sawantyz. Więc myślę, że absolutnie uprawniona jest teza, iż takich metod, które dążą do stanu transu, używać nie należy.